Dzień dobry. Jest już druga połowa sierpnia. W naszym ogrodzie tutaj wzgorzałem. Dzisiaj preria. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić naszą piękną rabatę preriową, a właściwie cztery rabaty, bo cała nasza, tutaj ten zakątek, na który ja mówię preria, składa się z czterech części. Druga połowa sierpnia to jest szczególnie fajny czas na pokazanie Wam tych rabat preriowych, ponieważ właśnie teraz tutaj najwięcej się dzieje. A tak naprawdę to te rabaty ja nazywam rabatami dla motyli i dla ptaków. A dlaczego dla motyli, to chyba widać. Zobaczcie, ile tutaj akurat na tej jeżówce jest motyli. Zaraz pewnie wszystkie odlecą. No, teraz oczywiście są tylko trzy motyle i jeden trzmiel, ale uwierzcie mi, że jak tutaj podchodziłam wcześniej, tutaj było naprawdę dużo motyli. I właśnie dlatego jest ta rabata nazwana rabatą dla motyli, ponieważ mamy tutaj przede wszystkim rośliny, które kwitną w drugiej połowie lata. Czyli na przykład jeżówki, rudbekie błyskotliwe i przede wszystkim tutaj taka roślina, która dopiero zaczyna kwitnąć, ona zawsze zwraca uwagę osób odwiedzających nasz ogród, bo jest niesamowicie imponująca, to jest sadziec plamisty Atropurpurea. I to jest główna roślina dla motyli. Jeszcze żadnych motyli tutaj nie ma, ponieważ ona jeszcze nie kwitnie. Jeżeli przyjrzycie się z bliska, to ona dopiero ma kilka kwiatuszków rozkwitniętych, reszta dopiero zaczyna kwitnąć. Ale to jest właśnie dobrze, dlatego bo motyle, wyobraźcie sobie, że mają właśnie takie najbardziej intensywne obloty po ogrodach dopiero w drugiej połowie lata, czyli powiedzmy sierpień i teraz to się natęża, dlatego bo jest połowa sierpnia i wrzesień. Wtedy będzie najwięcej motyli, dlatego jeżeli macie na przykład w ogrodzie budleję, która kwitnie pod koniec lata, to właśnie ona też będzie przyciągała motyle. Ale poza budleją, w ogrodach, jeżeli chcecie mieć piękny, kolorowy ogród, pełen po prostu chmur motyli, a tutaj takie chmury mamy, szczerze mówiąc, jak przechodzimy, to właśnie przede wszystkim na pierwszym miejscu jeżówka i to taka zwykła jeżówka purpurowa, dlatego pamiętajcie, że jeżówka purpurowa, a nie odmianowa jakaś o różnych, o pełna na przykład, albo o jakichś specjalnych płatkach. Taka jeżówka purpurowa jest najbardziej odpowiednia dla przyrody, jest najbardziej atrakcyjna, ponieważ pamiętajcie, że przy hodowaniu, przy robieniu nowych odmian, naukowcy czy ogrodnicy często pozbywają się jakichś cech, jakichś genów rośliny, a właśnie czasami te cechy są potrzebne dla owadów, żeby, no, żeby były dla nich atrakcyjne, żeby owady przylatywały do kwiatka i zapylały kwiatek. Także tutaj mamy jeżówkę purpurową, a tutaj kryje się kolejna roślina, która dopiero zaczyna kwitnąć. Zobaczcie, dosłownie mamy kilka kwiatków, które już są otwarte i są naprawdę śliczne. I to jest rozchodnik oczywiście. Rozchodnik, tylko tutaj w naszym ogrodzie na rabatach uprawiamy rozchodnik odmiana matrona. Charakteryzuje się tym, że ma purpurowe pędy. Tutaj są purpurowe pędy, ma troszkę takie bardziej purpurowe listki na obrzeżach i ma te, no, kwiatki ma różowe, tak jak inne kwiatki innych rozchodników wspaniałych, bo to jest sedum spectabile, czyli rozchodnik wspaniały. Ale ta matrona szczególnie mi się podoba ze względu na te swoje purpurowe pędy. I tu właśnie to samo jest z tym saćcem. Dużo różnych saćców jest, a ten jest też właśnie Atropurpureum, w związku z tym ma też te piękne purpurowe pędy. To wszystko, to całe towarzystwo zaczyna rozkwitać o tej porze roku, przyciągając motyle, ale te rabaty są tak naprawdę nazwane nie tylko dla motyli, ale też dla ptaków. Tak? To są rabaty dla motyli i dla ptaków. A dlatego, bo wszystkie te nasionka, które powstaną po przekwitnięciu na przykład jeżówek, czy rudbeki, czy jakichkolwiek innych kwiatów, zobaczcie, tutaj akurat jest rudbekia olbrzymia, rudbekia maxima po łacinie, jest naprawdę super roślina. Znowu, tutaj to wszystko jest odpowiednie, pięknie wystawione dla owadów i dla motyli i dla pszczół i potem to wszystko przekwita, a tutaj zostają nasiona, które są zjadane jesienią i zimą przez ptaki. Jeszcze jeżeli mówimy póki co, jeszcze zanim przejdziemy do traw ozdobnych, chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną jeżówkę, którą naprawdę uwielbiam, i tylko że ona niestety kwitnie troszkę wcześniej niż jeżówka purpurowa, czyli ta Echinacea purpurea, którą przed chwileczką widzieliśmy, i to jest jeżówka blada. Echinacea pallida. Tutaj jeszcze jeden kwiatek jest, który dopiero teraz jeszcze kwitnie. Ona ma to do siebie, że te płatki są takie bardzo zwisające w dół i jest bardzo delikatna, naprawdę śliczna, śliczna roślinka. Też będzie miała pełno nasion dla ptaków, zobaczcie.
I jeszcze jedna roślina, ja cały czas mówię i jeszcze, bo tu jest tyle tych wspaniałości. Zobaczcie, to jest liatra kosowa, jest odmiana akurat o fioletowych kwiatach, bo oczywiście są również liatry kosowe białe. Ale zwróćcie uwagę, ile tutaj jest też motyli. Teraz one troszkę się mnie przestraszyły, bo ja tutaj chodzę i gadam głośno, ale bardzo dużo ich jest zazwyczaj. Tutaj są i jakieś pszczoły, i motyle, i jeszcze inne pszczoły, i trzmiele. Po prostu cała roślina aż się trzęsie od tych owadów. I to jest fantastyczne. Nie dość, że macie piękny, kolorowy ogród, to jeszcze w dodatku macie dodatkowo, tak jakby, wiecie, oferta dnia. Macie nie tylko kwiaty, ale również piękne motyle i owady. Troszkę odchwaszczania nigdy nie zaszkodzi, a zawsze jakiś chwast się przemyci gdzieś pomiędzy roślinami. Ale to nic, bo na szczęście czasami je znajduję. Więc tak, zobaczcie. Rośliny na tej rabacie też są bardzo ładne, jak przekwitną. Tutaj akurat jest szałwia omszona, odmiana Mainacht. Szałwia omszona Mainacht to jest, tak szczerze mówiąc, jedna z moich ulubionych odmian, jeżeli chodzi o szałwię omszoną. Ona kwitnie dosyć wcześnie, bo kwitnie w czasie, kiedy kwitną również kocimiętki, więc pięknie się razem komponują. Warto sadzić kocimiętki niedaleko szałwii Mainacht, bo to wszystko razem będzie kwitło o różnych odcieniach niebieskiego. I teraz ta szałwia już dawno przekwitła. Tutaj są w ogóle nasionka, widać, jak ja tak potrząsam, to one wypadają, słychać je. Zobaczcie, jak to cudnie wygląda. Martwa roślina, ale nadal piękna. Tutaj przekwitnięte główki czosnków główkowatych. Wszędzie oczywiście jeżówki. Tutaj mieliśmy wcześniej białą jeżówkę odmiana White Swan. I tutaj jest ta zwykła jeżówka purpurea, echinacea purpurea, ale z tymi fantastycznymi, takimi strzelającymi do góry, przekwitniętymi kwiatostanami tej szałwii. A wyobraźcie sobie, że takie nasionka malutkie, okrągłe, jakie ma szałwia, też są bardzo potrzebne ptakom. I tutaj jest właśnie bardzo dużo rzeczy, które te ptaki kochają. Oprócz tych nasion, które opowiadałam Wam przed chwileczką, że będą na takich kwiatach jak jeżówki, to również inne nasiona typu takiego właśnie, jak są na przykład na szałwiach, jak są na kocimiętkach. I dlatego właśnie bardzo ważne jest to, żeby tej rabaty nie przycinać jesienią. Tak jak większość rabat się przycina jesienią, to akurat tych rabat nie dotykamy aż do marca, ale o pielęgnacji Wam za chwileczkę powiem. Teraz jeszcze kilka słów o trawach, dlatego, bo tak naprawdę ta rabata, poza tym, że jest dla motyli, tak jak ciągle powtarzam, jest również dla ptaków, bo mają nasionka, ale nie tylko nasionka. Wyobraźcie sobie, że jak zakwitną te piękne trawy, tu akurat jest miskant, odmiana Malepartus, tutaj akurat jest rozplenica japońska, odmiana Hameln, jak te cuda wszystkie zakwitną, a są jeszcze i molinie, są i trzcinniki, jak to zakwitnie, to oczywiście będzie dużo, dużo różnych takich pięknych piropuszy, czyli kwiatów, traw. I te trawy nie dość, że będą bardzo ładnie ozdabiały ten ogród w takim okresie od właśnie sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń do samej wiosny, dlatego, bo one dopiero zaczynają kwitnąć, ten miskant dopiero będzie kwitł we wrześniu. Ale jeszcze w dodatku te kwiaty miskantów czy rozplenicy japońskiej będą bardzo pożyteczne dla ptaków, które będą sobie tutaj przylatywały i wybierały swoimi dzióbkami te kwiatostany, żeby zrobić na przykład gniazdka albo żeby wyścielać swoje budki lęgowe, których akurat tutaj w lesie mamy bardzo, bardzo dużo. Także to też jest pożyteczne. A my, szczerze mówiąc, bardzo często używamy takich przekwitniętych kwiatostanów z jeżówek czy z innych kwiatów, z saćca purpurowego również i przekwitnięte albo jeszcze kwitnące trawy w robieniu różnych takich aranżacji jesiennych, pięknych i również na zimę, na Boże Narodzenie i nawet jeszcze na wiosnę, jak robimy takie wianki wielkanocne, to robimy śliczne gniazdka też właśnie z przekwitniętych traw. Dlatego te trawy są tutaj bardzo pożyteczne dla nas i dla owadów, szczególnie dla ptaków, ale też pamiętajcie, że
to pięknie wygląda właśnie w drugiej połowie lata. Ta rabata będzie śliczna, będzie ozdobna właśnie jesienią, kiedy te wszystkie kwiaty, te rudbeckie, saćce, rozchodniki, tutaj jest dziewanna, tutaj jest perowskia. Jak to wszystko przekwitnie, to zrobi się monochromatyczne. Kolorów już nie będzie. Będą brązy, czernie, będą takie kolory stonowane, ale te trawy z białymi, pięknymi kwiatami i tutaj akurat z rozplenicy takie, i tu jest rozplenica, i tu jest rozplenica, to wszystko będzie się wysypywać dosłownie na tą ścieżkę. To będzie wyglądało naprawdę pięknie i dlatego tych rabat między innymi, nie tylko dlatego, że one są bardzo pożyteczne zimą dla ptaków, ale też dlatego, że są przepiękne. I jak ja patrzę od siebie z balkonu jesienią, w listopadzie nawet, w listopadzie, kiedy w ogrodzie tak naprawdę już niewiele się dzieje, jak patrzę w listopadzie na ten ogród, to po prostu jest coś przepięknego, szczególnie, że wtedy dookoła cały las się przebarwia na złoto, żółto, czerwono. Zaczynają być widoczne pędy dereni, czyli tych naszych pięknych dereń, biały, odmiana sybirika. Takie też czerwone pędy mają i derenie rozłogowe, które mają oliwkowe pędy. To też wszystko widać. Ale to jest ważne właśnie, że tutaj wszystko zaczyna tak naprawdę porządnie kwitnąć od połowy lata i mamy to aż do marca. Pielęgnacja rabaty preriowej jest też bardzo prosta, także słuchajcie, macie wygraną na wszystkich frontach, macie ogród ozdobny przez bardzo długi sezon, macie ogród bardzo, bardzo pożyteczny dla ptaków, motyli, małych zwierząt, dlatego, bo zimą tutaj również pobierają materiał do budowania swoich gniazdek malutkie zwierzątka, myszki, jeżyki, one również mogą tutaj się chować, tak? To jest naprawdę bardzo pożyteczne, żeby mieć taki busz w ogrodzie. Ale jeszcze w dodatku jest to bardzo łatwa rabata w pielęgnacji. Wyobraźcie sobie, że pielęgnacja tej rabaty polega na tym, że całe to towarzystwo, oczywiście oprócz drzewek, bo tutaj jest troszeczkę świdośliwy, jest kilka brzózek do renbos również, no to wiadomo, krzewów nie przycinamy, ani drzew, ale tą całą resztę trawy, sadziec plamisty, jeżówki, szałwie, no wszystko, co tutaj widzicie, wszystko przycinamy do zera wiosną. I tak naprawdę tutaj w naszym ogrodzie czasami nie możemy tego zrobić aż do końca marca, dlatego, bo trzymamy się takiej zasady, że nie wchodzimy na rabaty do wiosennej pielęgnacji aż do momentu, kiedy ziemia jest na tyle sucha na tych rabatach, po zimowych roztopach, po zimie, że nie przykleja się do butów. Oczywiście my tutaj za bardzo w zimie nie mieliśmy specjalnie śniegu w tym roku, niemniej jednak czasami w marcu ta gleba jest nadal za sucha, przepraszam, za mocna, za mokra i wtedy nie wchodzimy na taką glebę. Dopiero wchodzimy na glebę wtedy, kiedy nie przykleja się do butów. I czasami tutaj to nawet jest na początku kwietnia. Także nie martwcie się, nie ma sensu chodzić po glebie, żeby ją niszczyć. Trzymać się należy tej zasady. Także jak tylko ziemia nam na to pozwoli, wchodzimy tutaj z nożycami, z sekatorem. Niektórzy nawet wiem, że używają podkaszarek. To też jest dozwolone, chociaż to akurat nie na moje nerwy, ale wszystko, co tylko kosi porządnie, to całe towarzystwo idzie do samej ziemi. Oczywiście są rośliny, takie jak rozplenica japońska, czy jak śmiałek darniowy, których nie przycina się do całej ziemi, ponieważ te rośliny tworzą kępy, ale to są odrębne, że tak powiem, egzemplarze. Cała reszta jest przycięta do ziemi. W tym czasie dodatkowo patrzymy, co się dzieje, dlatego, bo bardzo często tutaj na tych rabatach, tutaj jest w ogóle jest dużo nornic i kretów, które szczerze mówiąc nie przeszkadzają w ciągu sezonu, bo tu i tak nic nie widać, co się dzieje na ziemi, ale za to psy strasznie kopią za nornicami i za kretami, w związku z tym tutaj jest dużo, dużo dziur i właśnie wtedy, jak to wszystko przytniemy, to te dziury mamy szansę w ogóle dotrzeć do gleby, więc to wszystko wtedy wyrównujemy grabiami i też przy okazji w tym samym czasie robimy renowację naszej tutaj tej pięknej krawędzi, za pomocą albo takiego specjalnego noża do darni w kształcie półksiężyca, albo za pomocą ostrego szpadla. Ta krawędź to jest właściwie jedyna rzecz, którą robimy w ciągu roku, właśnie renowacja, a potem no, co tydzień my tą krawędź przycinamy jeszcze specjalnymi nożycami, albo też można robić to żyłką, czyli podkaszarką, ale specjalne nożyce robią lepszą robotę. Także po tym, jak my to wszystko przytniemy do ziemi, jak to wszystko pięknie wyrównamy, krawędzie odnowimy, tak naprawdę to jest koniec roboty. Nic więcej nie robimy. My tutaj tych rabat nie nawozimy i tego również Wam nie życzę, ponieważ jeżeli będziecie nawozić takie rabaty,
to rośliny będą wybujałe, będą się przewracały, przyrosty będą takie, wiecie, świeże i przepyszne dla mszycy, więc będziecie mieli problem z mszycą. A te rośliny są tak specjalnie dobrane tutaj, że one właśnie nie potrzebują w ogóle karmienia i też nie potrzebują specjalnie podlewania. W tym roku, teraz jest właściwie, który dzisiaj jest 18 sierpnia i w tym roku tak naprawdę one były podlewane raz lub dwa maksymalnie. Mamy tutaj rozłożoną linię kroplującą i tą linię kroplującą włączamy powiedzmy na 2 godziny, potem na 2 rabatach, potem na 2 godziny na pozostałych 2 rabatach. Także bardzo mało pielęgnacji. Nie nawozimy, nie podlewamy, nie podwiązujemy. Broń Boże, nie przycinamy kwiatostanów przekwitniętych, dlatego, bo one już nie odrosną. Jeżeli chodzi o jeżówki, wiecie, to nie jest róża, to nie jest dalia. W te rośliny, jak przytniecie, to one już nie odbiją takimi pięknymi kwiatami i wtedy jesienią i zimą nie będzie miało co zdobić waszych ogrodów. A uwierzcie mi, że te wszystkie rośliny, potem jeszcze te kwitnące trawy, przykryte szronem, przykryte nawet śniegiem, wyglądają naprawdę bajecznie. Także tylko tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. Wiadomo, że w pierwszym roku po posadzeniu te rośliny jeszcze nie są takie gęste, w związku z tym tu i ówdzie mogą być jakieś chwasty, ale to po prostu trzeba mieć na to oko i wyjść z motyczką raz na jakiś czas i te chwasty po prostu usunąć. A potem, jak tutaj jest już tak bardzo gęsto, to też się zdarza, przed chwileczką widzieliście, jak chwasty znalazłam, też się zdarza, że tu i ówdzie uchroni się jakiś oset czy jakiś mlecz. No, wiecie, to wszystko jest możliwe, ale to nie jest taka tragedia, bo ogólnie tego nie widać. Na sam koniec chciałam jeszcze tylko powiedzieć raz o tej krawędzi. Jedna rzecz, którą Wam bardzo polecam, żeby robić przez cały sezon, bo tutaj akurat są trawiaste ścieżki, to przycinać tą krawędź, bo wtedy na rabatach jest roszczochranie, dużo się dzieje, motyle, kwiaty, bardzo swobodnie, bardzo nieregularnie, no po prostu cudowna atmosfera, ale krawędź jest przycięta, w związku z tym ogród wygląda naprawdę elegancko. Dużo radości mi przynosi ta preria. Tutaj jeszcze jest cudna sanguisorba, czyli krwiściąg, o którym jeszcze nie opowiadałam, ale cała lista roślin, które mamy na tej prerii, jest podana poniżej pod dzisiejszym programem. I bardzo proszę, polubiajcie, subskrybujcie i do końca października, w weekendy, w niedzielę, nasz ogród jest otwarty do zwiedzania od 11 do 16. Także jeżeli chcecie zobaczyć tą prerię, kiedy wygląda naprawdę najcudniej, to przychodźcie w październiku, we wrześniu, i właściwie teraz też, dlatego, bo teraz już są te piękne motyle. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.